Cześć, witam Was gorąco na dorota.in. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie inspiracji września. Połowa miesiąca to jeszcze była moja podróż do Azji i pierwsza połowa miesiąca września oznaczała dla mnie podróż po Malediwach oraz podróż po Sri Lance. Osobno wpisy, relacje z tej podróży możecie oczywiście znaleźć u mnie na blogu. Natomiast 15 września wróciłam wreszcie po 3 miesiącach do Polski i jakoś tak od razu przyzwyczaiłam się, przeszłam właściwie bez problemu zupełnie do tej zwykłej mojej codzienności. Zaczęłam kręcić dla Was filmiki, przygotowywać w mojej kuchni znowu potrawy i przyznam Wam, że po tak długim czasie już też naprawdę za tym tęskniłam. Oczywiście też okazało się, że muszę zrobić jakieś zakupy, ale przyznam Wam się do tego, że kiedy po 3 miesiącach podróżowania z plecakiem, mieszkania w hotelach, w hostelach albo w wynajętych mieszkaniach, wchodzi się do własnego mieszkania, to nagle okazuje się, że wydaje nam się ono ogromne. Wydaje nam się, że mamy strasznie dużo różnych rzeczy i właściwie właśnie tak się stało, że ja stwierdziłam, że kurczę, mam wszystko. Niemniej parę rzeczy było mi potrzebnych, więc zakupy zostały zrobione, ale naprawdę zupełnie inaczej się do tego podchodzi, kiedy patrzy się na półki sklepowe pełne ubrań, a przez 3 miesiące chodziło się tylko w jeansach i w t-shircie, to znika taka potrzeba, no naprawdę znika. Ja nie czuję tego, że po prostu chciałabym znowu kupować sobie całą masę różnych ubrań. Ale no, okazało się, że część ubrań jest zniszczona, część ubrań trzeba wymienić i w ten oto sposób nabyłam 2 sweterki na jesień. Właściwie tak naprawdę bardziej na potrzebę przygotowywania moich filmów kulinarnych, ale w Telly Whale sweterek w czarno-czerwoną kratkę, która z tego co teraz widzę w Europie będzie tej jesieni hitem sezonu i będzie zestawiana na pewno z różnymi czarnymi spódnicami albo czarnymi spodniami, płaszczami. A do tego taki śliczny sweterek, który będzie moim sweterkiem ulubionym, szary, bo nie miałam takiego sweterka, moja szara ulubiona bluzka, którą znacie już z moich filmów, taka z dekoltem w literkę V, trochę też już się podniszczyła i raczej będzie się nadawała tylko tak do chodzenia przysłowiowo po domu, a ten sweterek jest o tyle interesujący, że z tyłu ma taki ładny, ażurowy, czarny wzorek, który sam w sobie jest bardzo ładną dekoracją, więc z przodu wygląda to bardzo casualowo, a z tyłu, zwłaszcza jeśli będzie to zestawione z jakąś ładną czarną spódnicą, to może wyglądać nawet całkiem sexy. Na własne urodziny też już zakup, który właściwie był odkładany od kilku lat i też bardziej tak pod to, żeby móc się elegancko ubrać na jakieś spotkanie biznesowe, a nie na co dzień, postanawiam, że kupię sobie zegarek i że to będzie jakiś, ponieważ to są 34 urodziny, że to będzie jakiś zegarek markowy. Kupiłam sobie zegarek Tissot i jest to zegarek, który jest bardzo w moim stylu, bo nie jest do przesady elegancki, a jednak jest ładny i ma śliczną w kolorze czerwonym bransoletkę. Także będzie mi pasował do mojego już też widzianego przez Was wielokrotnie w moich filmach sznureczka czerwonego, który przywiozłam sobie z Kambodży i do mojej nowej bransoletki, którą tak przy okazji w ramach promocji swojej kampanii w tym miesiącu przysłała mi marka Bacalant i to jest taka fajna bransoletka skórzana czerwona z przywieszkami w kształcie przypraw. Kolory czerwone, jak widać, robią furorę w tym miesiącu. Filtr do wody. Postanowiłam, że no, pora już wreszcie, po tylu latach mieszkania w mieszkaniu, pora znaleźć wreszcie miejsce gdzieś dla zgrzewek z butelkami z wodą. I tego miejsca okazało się, że nie mogłam znaleźć, dlatego że ja wszędzie w szafach mam poupychane różne talerze do sesji zdjęciowych, różne inne elementy zastawy stołowej. I okazało się, że właściwie przecież po co mi woda z butelek, kiedy mogę kupić sobie fajny dzbanek z filtrem wody i po prostu filtrować w nim wodę na własne potrzeby, nie kupować dużego, kilkunastokilogramowego zapasu. Kosmetycznie, to właściwie inspiracje kosmetyczne, 2 przywiezione jeszcze z podróży. Kiedy będziecie gdzieś za granicą, kupujcie tam kremy z filtrami, bo w krajach tropikalnych po prostu te filtry są mocniejsze. I tak, Sunplay, filtr 130,
Superblock i Beach Hut Filtr Setka. To są kremy dla dzieci. Ja ich używam jako kremy do twarzy i potem takie kremy można sobie po przyjeździe do Polski, zwłaszcza jeśli macie problemy, tak jak ja, z przebarwieniami, które łatwo wychodzą od słońca, to można sobie po prostu stosować jako kremy na dzień. Są bardzo fajne, bo są oba lekkie, mają nietłustą konsystencję, są wodoodporne, można naprawdę jako podkład, jako krem pod podkład, można je spokojnie sobie wykorzystywać, a przy tym właśnie niewielki rozmiar, dzięki temu łatwo też się mieszczą do bagażu. Wysuszona skóra, nie miałam jak za bardzo podczas swojego wyjazdu stosować balsamów, bo to zawsze dodatkowe kilogramy w bagażu, na który i tak już wielokrotnie miałam ograniczenia, ale po powrocie postawiłam na jakiś balsam, który po prostu przywróci mojej skórze dobre nawilżenie i to jest Miksa, intensywna pielęgnacja suchej skóry i to jest lekkie mleczko do ciała przeciw przesuszaniu. Idealne dla mnie, bo ja nie cierpię takich gęstych kremów, które nie chcą się wchłaniać, które są tłuste. To wchłania się błyskawicznie, nie pozostawia żadnej tłustej konsystencji, żadnego takiego tłustego filmu na skórze, a jednocześnie też bardzo fajnie skórę nawilża, zwłaszcza skórę rąk, która pomimo tego, że w ciągu dnia smarowałam ją zawsze kremem z filtrem, to jednak łapała słońce i jednak temu przesuszeniu uległa. Skończył mi się też płyn do demakijażu i co się okazuje, w dyskoncie spożywczym można kupić tanio, bo z tego co pamiętam za około 8 zł, płyn do demakijażu Garniera i jest to płyn kojący, do skóry wrażliwej, bez alkoholu, bez zapachu i bez barwników. Ja mam szczególnie wrażliwe oczy na takie płyny i z reguły te płyny mnie pieką. Ten płyn polecam, bo jest bardzo fajny i nie piecze. Na strefie bezcłowej, ale też u nas w perfumeriach można takie szczoteczki sobie znaleźć. One są do testowania tuszu do rzęs, kiedy nie chcemy używać tej szczoteczki z testera, której używali wszyscy inni, chociaż tak naprawdę i tak ona była zanurzana w tuszu, więc i tak to, co miało przejść z oka cudzego do tuszu, to przeszło. Ale takie szczoteczki przydają się, można sobie z perfumerii jedną szczoteczkę wziąć, żeby potem mieć czesadełko do brwi, do rozprowadzania w wygodny sposób, na przykład cienia, który nakładamy, żeby sobie takie brwi przyciemnić do rozcierania. Polecam wyposażyć się w takie, zwłaszcza w podróż, bardzo się przydaje. Inspiracje kulinarne. Właściwie jeszcze nie zdążyłam przygotować zbyt wiele, ale to, czego mi strasznie brakowało przez 3 miesiące, to nasze polskie jabłka. I ja widziałam, że jest cała sprawa z Putinem, jest cała sprawa z embargo, że wszyscy jedzą jabłka i bardzo Wam zazdrościłam. Teraz ja jem jabłka na potęgę, jak wróciłam. Inspiracje z kolei książkowe. Podjęłam decyzję, że będę czytała jedną książkę w miesiącu i faktycznie, jak na razie we wrześniu, udało mi się przeczytać dwie. Jedna z tych książek, przysłała mi ją kiedyś firma Taupa razem z zestawem minimalnym do pielęgnacji kosmetyków, a książka nosi tytuł Sztuka minimalizmu w codziennym życiu autorstwa Dominique Loro. Książka, która mówi nam o tym, dlaczego tak naprawdę przedmioty stają się tak ważne w naszym życiu, że w pewnym momencie już cenimy je sobie wyżej niż ludzi, niż relacje z innym człowiekiem. I co do tego właśnie prowadzi, że zaczynamy przedmioty gromadzić oraz też daje praktyczne porady, jak się tych przedmiotów, w jaki sposób się ich pozbyć. Nie po prostu tak, że od dzisiaj wszystko wyrzucamy, tylko jakby też zagłębiając się tak w naszą psychikę i mówiąc, dlaczego mamy z tym problemy, dlaczego nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby się czegoś pozbyć, co faktycznie jest nam potrzebne i jak generalnie pozbywając się przedmiotów i żyjąc w minimalizmie, cieszyć się z życia i docenić te rzeczy, które faktycznie są w tym życiu najważniejsze. A kolejna książka, kupiona na wyprzedaży za 9,99, książka Adrienne Moe, Szczere wyznania, autorstwa Sue Townsend. Kto z Was pamięta serial Dzieci urodzone w latach 80., na pewno pamiętają, leciał serial w telewizji Adrienne Moe, lat 13 i 3 czwarte, chyba taki był tytuł. To jest jakby jedna z dalszych części, bo książek o Adrianie Sue napisała kilka. Polecam Wam, jest to taki nietypowy język, bo pisane w formie dziennika chłopca, który ma 18-19 lat.
takie spostrzeżenia trafne tego, co go otacza, a jednocześnie też troszeczkę wyśmiewanie się z niego samego, oczywiście oczami autorki. I takie troszeczkę też właśnie wyśmiewanie się z tych różnych problemów, które mają ludzie w tym wieku i z tego, co im się wydaje, że inni o nich myślą, a co faktycznie może się okazać zupełnie czymś innym. Trochę owinęłam w bawełnę, trochę masło maślane, ale przede wszystkim z sentymentu, jeśli ktoś Adriana Moł kojarzy, a jeśli nie, to też jako ciekawostkę, żeby zobaczyć, jak wyglądały czasy, kiedy nikt nie słyszał o internecie i kiedy Bridget Jones nie było na świecie, bo właśnie wtedy był sobie Adrian Moe. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniała, kosmetyczna. Skończył mi się tusz do rzęs, szukałam długo jakiegoś tuszu, który będzie ładnie pogrubiał, ładnie wydłużał rzęsy, będzie bardzo czarny, żeby dobrze go było widać do kamery i jednocześnie będzie bardzo też odporny, niestety takiego tuszu nie ma. Ten nie jest zbyt odporny, to jest Ultra Flex marki Pupa, Extra Black. Ale nie jest zbyt odporny jakby na, zwłaszcza na deszcz, na łzy, łatwo się rozmazuje, ale wszystkie inne te cechy, na których mi zależało, posiada. Rzęsy wyglądają przecudnie, są bardzo długie, można je pogrubić, ma bardzo wygodną szczoteczkę, na której też mi zależało, silikonową, która świetnie je rozczesze i przepiękny, głęboki, czarny kolor, można mieć powabne, zalotne spojrzenie. I to już wszystkie inspiracje września. Dajcie mi znać, co Wam się udało ciekawego może kupić, albo przeczytać, zobaczyć, zwiedzić. Zapraszam Was serdecznie na dorota.in po więcej moich różnych opisów tego, co tutaj możecie zobaczyć oraz po relacje z mojej podróży i po nowe przepisy kulinarne. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Dzięki Wam za uwagę. Pa!